Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ten wniosek, który dzisiaj rozpatrujemy, wniosek o odwołanie Marszałka Senatu, pierwszy w historii Senatu, to był taki najwyższy imperatyw moralny, nasza najwyższa powinność moralna. W obliczu wypowiedzi Marszałka Senatu, jakiej jeszcze w historii nie było. To jest wypowiedź skandaliczna, wypowiedź sprzeczna z polską racją stanu, wypowiedź wygłoszona w formie orędzia w języku ukraińskim do narodu ukraińskiego w trakcie wojny, w trakcie wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce, w trakcie wielkiej operacji politycznej, militarnej, gospodarczej, w której demokratyczny polski rząd, rząd premiera Mateusza Morawieckiego, na czele z panem premierem, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, stoją na czele tej wielkiej koalicji i ofensywy międzynarodowej, która pomaga Ukrainie, która upomina się w całym wolnym świecie, a szczególnie w Unii Europejskiej, szczególnie wobec Niemców, Francji, Holandii, Włochów, tych największych w Europie, o sprawę ukraińską. Jesteśmy chwaleni przez prezydenta Ukrainy, jesteśmy chwaleni przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, jesteśmy podawani jako wzór solidarności z ukraińskim rządem, prezydentem, ale przede wszystkim narodem ukraińskim. W Polsce miliony uchodźców znalazły swój dom. I w takim właśnie momencie, w takim właśnie kontekście, trzecia osoba w państwie, sprawiając wrażenie, że wypowiada się w imieniu polskiego narodu i polskiego senatu, fałszywie oskarża i lży polski rząd, a więc tym samym polski naród, o współfinansowanie zbrodniczego reżimu Putina. To jest po prostu wypowiedź haniebna i nie mogliśmy nie zareagować i stąd ten nasz wniosek. Oczywiście, że jesteśmy świadomi, że jesteśmy mniejszością w polskim Senacie i że będziecie bronić tego waszego platformerskiego bastionu do ostatniej kropli krwi. Od początku tej kadencji uczyniliście z Senatu narzędzie walki z demokratycznym polskim rządem. Narzędzie zakwestionowania demokratycznych wyborów. Narzędzie, które miało doprowadzić do najpoważniejszego kryzysu konstytucyjnego w polskiej historii poprzez uniemożliwienie doprowadzenia do wyborów prezydenta Rzeczypospolitej. Wyborów organizowanych w czasie pandemii. Jednym z najtrudniejszych czasów, jakim mieliśmy do czynienia we współczesnej historii świata. Robicie to wszystko z rozmysłem. Robicie to z premedytacją, robicie to powołując się na zaszczytne ideały demokratyczne, a w rzeczywistości łamiecie podstawową zasadę demokracji. Demokracji, która się wyraża w wyborach. Nie możecie się pogodzić z tym, że nie możecie wygrać wyborów. Wygraliście Senat, ale Senat nie jest tą izbą, która może prowadzić tak daleką, tak samodzielną i alternatywną politykę. Podstawowe kierunki polityczne w Polsce wyznacza rząd. Rząd wyłoniony z większości sejmowej, przez Sejm kontrolowany. Podstawowe kierunki polityki zagranicznej prowadzi prezydent w porozumieniu z ministrem spraw zagranicznych. Pozycja ustrojowa i konstytucyjna Senatu jest dużo mniejsza, dużo niższa. I Senat nie ma kompetencji do tego, ażeby wbijać takie kliny, aby wbijać tyle niepotrzebnych szpil w działania demokratycznego polskiego rządu. To jest działalność szkodliwa dla Polski i ta działalność na pewno kiedyś doczeka się obiektywnej, krytycznej oceny. Ale my musimy już dokonać tej oceny teraz. Bo jeżeli nie złożylibyśmy tego wniosku teraz, to znaczy, że
wszystko wolno w państwie polskim i że najwyżsi funkcjonariusze państwa polskiego są kompletnie bezkarni w obrażaniu polskiego narodu, w obrażaniu polskiego rządu i w działalności sprzecznej z polską racją stanu. Na to nie ma naszej zgody. Nie ma zgody senatorów Prawa i Sprawiedliwości, którzy co prawda są opozycją w polskim Senacie, ale bronią i wspierają polski demokratyczny rząd. Nie ma również na to zgody w polskim społeczeństwie. Ja jako senator, jako wicemarszałek Senatu nigdy nie spotkałem się jeszcze z taką falą oburzenia i krytyki ze strony Polaków. Do mnie zwróciły się setki, jeśli nie tysiące, drogą internetową, Panie senatorze... Niech pan kontynuuje. Panie senatorze Dunin, proszę nie... Drogą mailową, internetową, panie poprzez Facebooka, Mamontow, też proszę poprzez Twittera, poprzez media. Miliony Polaków są po prostu oburzone tą haniebną wypowiedzią i domagają się dymisji marszałka Senatu. Wy tkwicie w bańce antypolskiej i nic was nie obchodzi wola polskiego narodu. Ta wypowiedź marszałka Grodzkiego, ona się wpisuje w szerszy kontekst. W taki oto kontekst, że próbujecie odwrócić całkowicie do góry nogami wszelką logikę odpowiedzialności politycznej w Polsce i w Europie. Polski rząd jest ostatnim, który można oskarżyć o jakąkolwiek współodpowiedzialność za to, co się dzieje w Rosji i na Ukrainie. To właśnie polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości i to właśnie ta część polskiej sceny politycznej, którą reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, od wielu, wielu lat przestrzegało Europę i świat o tym, do czego może doprowadzić naiwna, błędna, cyniczna i koniunkturalna polityka Europy wobec Rosji. I to wyście stali po tej stronie. Promotorów tej polityki. Donald Tusk jako pupil kanclerz Merkel. Proszę o spokój. I cała Europa, zgniła, cyniczna Europa, która... Panie senatorze Mamontow, zwracam, no przywołuję pana do porządku. Panie senator, proszę o spokój. Cyniczna polityka wielkich tego świata, którzy doprowadzili do tego, że Putin się wzbogacił, uzbroił, a następnie w Ukrainę uderzył i na Ukrainie się nie zatrzyma. I jest wyjątkową nikczemnością oskarżanie o jakąkolwiek współodpowiedzialność polskiego rządu, rządu, który się wywodzi ze środowiska świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, rządu, który został wyłoniony spośród partii, na czele której stoi jego brat Jarosław Kaczyński. Więc patrzcie na rzeczywistość w Polsce i na świecie w prawdzie, a nie w krzywym zwierciadle. Odwracacie kota ogonem, próbujecie zmyć z siebie swoją naiwność, krótkowzroczność i bankructwo waszej linii politycznej prowadzonej w Polsce i w Europie od wielu, wielu lat. Jeśli domagacie się sankcji skutecznych, sankcji najgłębszych, to apelujcie do kanclerza Niemiec, to apelujcie do prezydenta Francji, do premiera Holandii i tak dalej, i tak dalej. Polska to robi, rząd polski to robi i sankcje polskie są dalece większe niż chce tego Europa Zachodnia. Szanowni państwo, oczywiście przy okazji wypomnieliśmy również inne grzechy marszałka Grodzkiego. Sprawa immunitetu jest tą najbardziej bulwersującą. Jest ona dowodem na to, że marszałek Grodzki nie ma nie tylko kwalifikacji politycznych do sprawowania tak wysokiego urzędu, ale przede wszystkim kwalifikacji moralnych. Bo gdyby miał odrobinę odwagi i honoru, to by się zrzekł immunitetu, jak to robią dzisiaj inni politycy,
Nawet ci siedzący na tych ławach, którzy się zrzekli immunitetu i poddali się osądowi wymiaru sprawiedliwości. Ta kadencja Senatu zapisze się w historii Senatu szczególnie haniebnie. To w tej kadencji podnoszą się coraz częściej głosy, ostatnie zdanie, w tej kadencji Senatu podnoszą się coraz częściej głosy mówiące o likwidacji Senatu. Autorytet Senatu cierpi, autorytet Senatu upada i za to odpowiedzialność ponosi marszałek Grodzki i dlatego wnioskujemy o jego dymisję.